Witajcie w dzisiejszych Szkółkowieściach. Dziś będzie o drzwiach. Są drzwi wejściowe, wyjściowe i wejściowo-wyjściowe. A Pan Jezus jest drzwiami do nieba. Co to znaczy, że Pan Jezus jest drzwiami do nieba? To znaczy, jeśli nie uwierzę w Jezusa, nie trafię do nieba. To znaczy, że kto kocha Jezusa, tam pójdzie po nieba. To znaczy, że jak nie uwierzę w Jezusa, nie będę mieć życia wiecznego. To znaczy, że każdy, kto zna Pana Jezusa i wierzy w Niego jako Syna Bożego, że jest naszym Zbawicielem, ten może wejść do nieba i być z Nim tam w wieczności. Dziś w temacie dnia moja ulubiona historia. W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej odwracają się od Pana Boga. Zapominają o tym, co Panu Bogu się podoba, co się nie podoba. I wiecie, bardzo podobnie było za czasów Noego. Ludzie zaczęli grzeszyć. Zaczęli postępować w taki sposób, że święty Pan Bóg musiał ich ukarać. Noe różnił się od tych ludzi, dlatego Bóg wybrał go do szczególnego zadania. Bóg powiedział: przykro mi, że stworzyłem ludzi, którzy okazali się źli. Zacznę wszystko jeszcze raz. Kazał Noemu zbudować wielki, ogromny statek zwany Arką. Bóg pokazał Noemu dokładnie, jak go zbudować. Gdy Arka była już ukończona, Bóg kazał Noemu załadować na nią zwierzęta. Wtedy Bóg zamknął drzwi. A musicie wiedzieć, że do Arki prowadziły tylko jedne drzwi. Wkrótce zaczął padać deszcz. Krople deszczu tworzyły małe kałuże, potem coraz większe kałuże. Z nich porobiły się strumienie, potem rzeki, w końcu wzburzone morza. Niedługo cała ziemia została zalana wodą. Arkę rzucało na falach, ale Noe z rodziną i wszystkie zwierzęta byli w środku bezpieczni. Pewnego dnia deszcz przestał padać. Noe otworzył okno i zobaczył wszędzie dookoła wodę. Wysłał gołębicę na poszukiwanie lądu, ale gołębica szybko powróciła. Nie znalazła miejsca na odpoczynek. Gdy Noe wysyłał gołębicę następnym razem, przyniosła listek oliwny. Wody zaczęły opadać. Następnym razem gołębica już nie wróciła wcale. Nadszedł więc czas, by opuścić Arkę. Arka spoczywała na szczycie góry. Góry, która nazywała się Ararat. Noe, jego rodzina i wszystkie zwierzęta, które weszły przez drzwi Arki, teraz byli uratowani. Mogli spokojnie wyjść ze statku. Noe podziękował Bogu za uchronienie ich wszystkich w niebezpieczeństwie. I wtedy Bóg umieścił na niebie jaśniejącą tęczę na znak obietnicy, że już nigdy wody nie zaleją całej ziemi. Ciekawe, czy dinozaury były w Arce Noego. Konie na pewno były. Kozy i alpaki Noe też zabrał na Arkę? Czy do Arki Noego weszły dinozaury, konie i alpaki? Na to pytanie nie umiem wam odpowiedzieć. Nie wiemy dokładnie, jakie zwierzęta żyły w czasach Noego, ale wiemy, że arka, którą wybudował, była ogromna. Jej wymiary wynosiły 100 metrów na 16 metrów na 10 metrów. Miała 3 piętra i wiele boksów. Ładowność tego statku odpowiadała ładowności ponad 520 tirów. Arka pomieściłaby więc 125 tysięcy owiec. Dziś na Ziemi żyje około 18 tysięcy rodzajów zwierząt lądowych oddychających tlenem z powietrza. Część rodzajów już wymarła. Zakładając, że w czasach Noego było prawdopodobnie 2 razy więcej rodzajów, a więc 36 tysięcy, i że do arki większość zwierząt weszła parami, w arce znalazło się około 72 tysiące zwierząt. To bardzo, bardzo dużo. Podejrzewam, że tyle nie ma w żadnym zoo w Polsce. Zwierzęta zajmowały w niej tylko około 60% pojemności. Większość zwierząt lądowych jest mniejsza niż owca, a z dużych zwierząt Noe mógł do arki wprowadzić osobniki młode. Było więc dość miejsca na zapasy żywności i dla ludzi, tych, którzy kochali Pana Boga i których Pan Bóg chciał uratować. Za mną drzwi. Jeśli chcemy pokonać płot, który jest koło mnie, musimy przejść przez drzwi. Nie da się przeskoczyć przez płot. Podobnie było w historii Noego. Kto chciał zachować swoje życie, musiał wejść przez drzwi arki. Jedyne drzwi, które do niej prowadziły. Dzisiaj też jest podobnie. Jeśli chcemy zachować swoje życie, chcemy mieć życie wieczne w niebie, musimy przejść przez jedyne drzwi, które prowadzą do nieba. Tymi drzwiami jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który umarł na krzyżu za moje i za Twoje grzechy. Czy chcesz wejść przez drzwi do nieba? A teraz zobaczmy, co dzieje się w świecie. Kącik misyjny. A trochę Cię, Samuelu, zaskoczę, bo dziś nie będzie o tym, co słychać w świecie, ale co było w świecie ponad 500 lat temu. Czy wiecie, jaka dzisiaj jest data? 31 października. To bardzo ważny dzień w kalendarzu. Ciekawe, czy wiecie, jakie to święto? Mam nadzieję, że nie odpowiedzieliście Halloween, bo chrześcijanie nie świętują Halloween. Dziś ewangelicy świętują święto reformacji. A koło mnie ksiądz dr Marcin Luter, reformator, od którego wszystko się zaczęło. A w zasadzie zaczęło się również od pewnych drzwi. Najpierw ludzie zapomnieli o tym, że jedynymi drzwiami do nieba jest Pan Jezus i tylko wierząc w Niego możemy mieć życie wieczne. Zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zaczęto bilety do nieba sprzedawać za pieniądze. O nie, Marcinowi Lutrowi bardzo się to nie spodobało, dlatego znów pojawiły się drzwi. Drzwi kościoła zamkowego w Wittemberdze, na których ten właśnie reformator 31 października 1517 roku przybił 95 zdań, w których pisał o tym właśnie, że zbawienie mamy tylko z wiary, tylko przez Jezusa Chrystusa i tylko przez drzwi, którymi On jest, możemy wejść do nieba. Ale co ja Wam będę opowiadać? Najlepiej obejrzyjcie film, który przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Najwyższy Urząd Papieski ustanowił następujące ceny za przebaczenie. To jest targowanie się o cenę pańskiej łaski. Mylisz się, dobry człowieku. Jego świątobliwość papież posłał tego kaznodzieję, by nam pomógł. Opowiedział nam, jak ci, których kochamy, a którzy odeszli z tego świata, płoną i cierpią w piekle. Widziałem moich biednych rodziców. Nie żałuję im tego złota, które wydałem, ale wiesz, teraz mam ochotę tańczyć. Panie, miej litość. Tak właśnie. Wlokłem się jak nieszczęsny trędowaty. Moja świadomość była ciężka od wiedzy o wielu moich grzechach. Żaden Bóg mi nigdy nie wybaczy, tak myślałem. I spójrz teraz na mnie. Jestem czysty jak trędowaty Naaman. Wszystkie moje kończyny lśnią. Jestem czysty jak nowonarodzone dziecko. Część majątku mojego ojca, którą ukradłem bratu, została spłacona. Cudzołóstwo z chłopką spłacone. We wstydliwym napadzie gniewu zabiłem swojego sługę. Nawiedzał mnie każdej nocy. Siadał na mojej klatce piersiowej i wydawał dźwięki trąby. To też spłaciłem. Kazałem moim parobkom, by ukradli sąsiadowi jego stado i udusili jego pasterza. Też spłaciłem. Wystarczy, dobry człowieku. Wszyscy na nas patrzą, a ja nie jestem twoim spowiednikiem. Jak mam nie mówić, bracie, skoro pan dał mi uwolnienie? Czy ty myślisz, że Bóg jest kupcem, z którym możesz dobić targu? Ale napisano, że on wszystko przebacza. I tak jest, ale tylko wtedy, gdy pokuta jest szczera. Wyłącznie z dobroci swojej łaski, gorzkiego cierpienia i śmierci jego syna. Nie da się tego wymienić na kilka złotych monet. Jego ekscelencja arcybiskup Mugunzi, dobry pasterz Kościoła z Bożej Łaski, mądry namiestnik ludzkich dusz. Z należnym szacunkiem i właściwą pokorą sam nie słyszałem kaznodziei Tetzla, który zwiastuje z upoważnienia dworu papieskiego, ale widziałem szkody, jakie wyrządził prostym duszom. Twierdzenie, że krzyż papieski jest potężniejszy od krzyża Chrystusa, jego własne słowo jako kaznodziei, potężniejsze od Bożego Słowa, jego nauczanie potężniejsze od nauczania świętego Piotra. Zakorzeniają się niebezpieczne, fałszywe doktryny. Boża łaska jest wystawiana na sprzedaż. Proszę o rozważenie cofnięcia jego upoważnień. Oddany waszej dyskrecji i mądrości, wasz najbardziej uniżony sługa, niegodny brat w naszym Panu Jezusie Chrystusie, Marcin Luter. Procesus inhibitorius. Mam milczeć? Niech ten, kto się boi, siedzi cicho. Ja nie mam się czego bać. Stoję przed Bogiem. Duch Pana jest nade mną. Kogo mam się lękać? Gdy Pan i Mistrz nasz, Jezus Chrystus, powiada: pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Papież nie chce ani nie może odpuszczać kar za grzechy. Ustawy kościelne traktujące o nakładanej pokucie dotyczą tylko żywych. Gdy grosz w skrzynce brzęknie, urosnąć może skąpstwo i chęć zysku. Nikt nie jest pewny, czy jego żal był szczery. Papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów. Lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty. Solus Christus. Tylko Chrystus. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ej, wiecie co? W Cieszynie jest taka fajna księgarnia Warto, a teraz was do niej zapraszam na polecajkę. Cześć! Witam was serdecznie w księgarni Warto. Wiecie co? Dziś jest taki wyjątkowy dzień, bo obchodzimy święto reformacji. I z tej okazji chciałabym wam serdecznie polecić książkę Reformator Marcin Luter. Jest ona napisana w formie komiksu. I mogę was zapewnić, że nie będziecie się nudzić czytając ją. Dzięki niej poznacie życie Marcina Lutra, ale też dowiecie się o tym, jak wyglądał świat w 1517 roku. Polecam serdecznie. Mamy też coś specjalnego dla nauczycieli, katechetów. Materiały katechetyczne o Marcinie Lutrze. Są one tak przygotowane, że znajdują się tutaj scenariusze dwóch lekcji. W środku tutaj mamy kolorowe ilustracje. A dodatkowo jest tutaj też płyta CD, na której znajdziecie materiały dodatkowe. Zapraszam serdecznie na www.warto.com.pl i na Wyższą Bramę 29 w Cieszynie. A teraz prowadzić najlepszy kącik kreatywny na świecie, bo ja go prowadzę. Pomyślałam sobie, że kiedy jest historia Marcinowego, to zrobię sobie łódkę i pokażę wam, jak ją zrobić. Na początek zginamy kartkę w pół. Już mamy zgiętą. Zagnijmy ją jeszcze raz. I zaginamy oba rogi u góry. Tak, żeby na dole można było otworzyć tutaj to. Jeśli mamy już coś takiego zrobione, rozwijamy te dwie części do góry. Z jednej i z drugiej strony. Już mamy tutaj to tak ładnie zagięte. To rogi zaginamy do statku. Już mamy zrobioną taką piramidę. Robimy coś takiego. Żeby wyszło nam o takie coś. Jak już mamy coś takiego, odwijamy rogi do góry. Z jednej i z drugiej strony. O! Tak, już mamy to zrobione. Znowu otwieramy. O tak. I nasza łódka zrobiona. Wystarczy, że pociągniemy lekko oba boki i wychodzi nam piękny statek. No i do zobaczenia. To już chyba koniec dzisiejszych szkółkowieści. Pamiętajcie, że tylko Jezus jest drzwiami do nieba. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!